Pozwólcie Państwo, że wstanę. Ludwika, Henryk, Wójcowie w Sejnach. Witamy Was bardzo serdecznie. Od razu się ciepło. Ciepło zrobiło. Drodzy Państwo, no to jest niezwykła dla nas okazja w Białej Synagodze w Sejnach, na naszych sejneńskich rozmowach porozmawiać w ramach rozmów, które rozpoczęliśmy, jak pamiętacie, z początkiem tego roku, wstrząśnięci zabójstwem prezydenta Adamowicza w Gdańsku i myśląc o tym, że potrzebujemy rozmów o tym, żeby się sobie pomóc w tym, jak rozumieć rzeczywistość dookoła, w tym świecie, który staje się na nowo dla nas pełen niepokoju, znaków zapytania, niepewności. I stąd pomysł, żeby rozmawiać z ludźmi, których doświadczenie, autorytet moralny, praca może temu pomóc. Niewiele żeśmy rozmawiali do tej pory, tak sobie myślę teraz o tym dzisiejszym spotkaniu i dziękując za nie bardzo również Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, bo to razem z Wami to zaproszenie do Państwa Wójców zostało skierowane i są Waszymi gośćmi. Jutro będzie wykład otwierający nasz uniwersytet. Więc myśląc o tym wszystkim, zdałem sobie sprawę, że jest tutaj z nami historia w tym spotkaniu. A to nie jest wcale takie oczywiste w dziejach polsko-litewskiego pogranicza czy naszych krajów. Znaczy rzadko mamy okazję, mieliśmy w historii rzadko okazję do tego, żeby po latach czy w przeciągu długiego okresu czasu rozmawiać o doświadczeniach historycznych, których byliśmy świadkami, twórcami i uczestnikami. Często były to doświadczenia zrywów, rewolucji, powstań, wojen, które kończyły się śmiercią, zsyłkami, emigracją, rozpadem. I właściwie nie było takiej okazji, żeby z bohaterami, ludźmi, którzy tworzyli te wydarzenia 50 lat wcześniej na przykład, móc potem po 50 latach porozmawiać o tym, jakie lekcje z tego wynieśli, co było u źródeł tych doświadczeń, jak dzisiaj na to patrzą, jaka jest ciągłość między powiedzmy 68 rokiem, bo być może to jest ta data dla Was, Ludko i Henryku, w której żeście zaczynali swoje zaangażowanie, będziemy do tego wracali, ale to jest dosyć niezwykłe, że mamy tak wieloletnią perspektywę dzisiaj spojrzenia na dzieje, w których byliście aktywnymi uczestnikami, kreatorami i w których do tej pory istniejecie jako ludzie, którzy są zaangażowani w to, co się dzieje dookoła. Może już nie bezpośrednio w politykę, jak to było wcześniej. Może polityka okazała się nie dla Was, też będziemy o tym rozmawiali, ale w różne inne sprawy dotyczące tego świata dalej jesteście zaangażowani. Więc w tym widzę jakąś szansę niezwykłą i ciekawość, coś, co powinniśmy starać się uchwycić, że oto mamy możliwość porozmawiania z Wami o tym, jak dzisiaj widzicie te ostatnie dziesięciolecia historii i jak z dzisiejszej perspektywy to doświadczenie odbieracie. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym Was zapytać, no bo Wy już teraz jesteście takim starszym państwem. My mamy nawet swoje określenie taką, tak. Nazwaliśmy się. Interaktywne eksponaty muzealne. Tak, właśnie. Ale zdaje się, że to w młodym korze się tak mówiło, prawda? Starsze państwo. Starsi państwo. Starsi państwo, właśnie.
Czyli mieliście zawsze jakieś autorytety, jakieś osoby ze starszego pokolenia, będąc młodymi, które decydowały o waszych wyborach życiowych, o wartościach, które wyznawaliście, o postawie, którą przyjmowaliście. Chcę o to, bo o to was teraz zapytać. Co to byli, jakbyście wskazali te osoby, to kogo byście przede wszystkim przywołali? Myśmy nie mieli autorytetów, które decydowały o naszych wyborach, bo myśmy sobie te autorytety wybierali. To tak było. To znaczy, czytając się historii, obserwując życie społeczne, wybraliśmy sobie autorytety. Przecież KOR powstał w ten sposób, że ludzie, którzy organizowali, całkiem młodzi ludzie, my tam byliśmy już tymi starszymi wśród tych młodych wtedy, organizowali akcję pomocy w 76 roku tym prześladowanym robotnikom. Ci ludzie sobie wybrali autorytety, z których powstał KOR, bo to oni poszli do nich, powiedzieli, potrzebujemy autorytetów, potrzebujemy, żeby ktoś zaświadczył, że to, co my robimy, jest uczciwe, porządne i że robimy to, co mówimy, że robimy. A nie. Tak powstał KOR. To znaczy, to nie jest tak, że autorytety nam wskazały, tylko myśmy do... A jakich wybraliśmy? No patrząc po fantastycznych życiorysach, no to wystarczy spojrzeć na listę członków KOR-u. To byli ludzie, którzy fantastycznie się spisali, jeżeli można użyć takiego sformułowania w ogóle, w czasie wojny, zarówno w oporze przeciw okupantowi, jak i w pomocy niszczonym, prześladowanym wtedy ludziom. To były takie postacie, że wskażę takie bieguny jak pani Aniela Steinsbergowa, która była jedną z pierwszych w ogóle kobiet adwokatek w okresie międzywojennym, która była obrończynią polityczną, broniła ludzi lewicy, w tym komunistów, a po wojnie w PRL-u broniła AK-owców i ona między innymi wywalczyła rehabilitację i uwolnienie Moczarskiego i tak dalej, i innych AK-owców. To z jednej strony. A w czasie okupacji sama Żydówka działała w Żegocie i w pomocy w ratowaniu Żydów. To z jednej strony, a z drugiej strony ksiądz Ziejak, o którym już chyba tu nie muszę opowiadać, bo to i kapelan Szarych Szeregów i wcześniej z piękną przedwojenną przeszłością. W ogóle wspaniała postać jak prorok. No a po środku całe mnóstwo wybitnych ekonomistów, literatów, aktorów, patrz Halina Mikołajska i tak dalej. No to rzeczywiście w tej chwili nie umiałabym takiej listy autorytetów wymienić. Trochę szkoda. Pan przejmuje pałeczkę. Proszę. To dobrze, to oddaję ci. Proszę Państwa, po pierwsze to chcielibyśmy podziękować. Pierwszy raz występujemy w synagodze. Tak. Ludzka ze względu na tradycję, rodzinę może powinna, ale też nie była, a ja trochę też tak uważam, że tradycja chrześcijańska, no to zaczęła się od synagogi przecież, także to nie jest złe miejsce, dobre miejsce. Mm-hmm. Jeszcze się ładnie nazywa Biała Synagoga. Ale tak trochę z pewną nieśmiałością, że tak powiem, tu przychodzę i teraz chciałem coś zacytować. Ja byłem pod wrażeniem takiej książki, autor nazywa się Jakob Taubes, a książka nazywa się Teologia Świętego Pawła. Kiedyś tam sobie kupiłem, na dworcu czytałem. To jest żydowski filozof, który został specjalnie zaproszony do Heidelbergu po to, żeby wygłosić właśnie wykład na temat listów świętego Pawła i tak dalej. On na wstępie powiedział, on był ciężko chory już na raka,
powiedział tak, dlaczego wy mnie tu zapraszacie? Przecież nie należy przywozić słów do Aten, znaczy mądrości do Heidelbergu. To wy macie mądrość tutaj, to macie tradycje, pogranicze, no ale dlatego też jesteśmy wdzięczni, że tutaj możemy razem z wami być i rozmawiać. I teraz, jeśli chodzi o te odczyty, Ludka to bardzo ładnie powiedziała, a ja jeszcze chciałem trochę o tym, i o tym, co ty powiedziałeś, że no jest ta polska tradycja, mamy mocną tradycję powstańczą. Mhm. Zwłaszcza w tamtym okresie, kiedy byliśmy jeszcze młodymi, powiedzmy lata 60., to ta tradycja na nas ciążyła. I to jeszcze jak w Warszawie studiowałem, byliśmy studiowali w Warszawie, to tradycja powstania warszawskiego to było coś takiego, jak coś taki niezbędny obowiązek moralny. Ale widzę i te inne, te jakieś odniesienia tradycji też. Ale jednocześnie, i to też jest bardzo ważne, że z tradycji trzeba czerpać krytycznie. Przecież myśmy mieli jakiś wybór. No nie mieliśmy jakichś marzeń o tym, że będziemy prowadzić wojnę o niepodległość. Niemniej to do czegoś zobowiązywało. I na pewno takie jest ani Ludka, ani ja, ani wielu naszych przyjaciół nie myślało o tym, że będziemy robić powstanie. No to było z góry jakby wykluczone. To znaczy, że to bez sensu. No jak mamy tutaj ćwierćmilionową armię radziecką, a wcześniej doświadczenie budapesztańskie, doświadczenie w Pradze, no i nasze bunty robotnicze, to wiadomo, że to jest, że tą drogą iść nie należy. Jakąś inną drogą trzeba iść. Jaką? No, trzeba ją rozpoznać. I także wydaje mi się, że również i teraz też trzeba czerpać z tradycji też krytycznie. Na pewno z tego okresu, co nam się udało zrobić, można wiele wyciągnąć, ale też można też krytycznie ocenić nasze zachowania, zwłaszcza po 1989 roku. Teraz już czas na to, żeby można to było jakoś ocenić. Znaczy istota tej tradycji, tego naszego podejścia było takie, że mamy zobowiązanie jakieś, trudno sobie jakoś określić, każdy jakoś to na własnym swoim sumieniu i myśli to rozważał. Ale jak to zrobić? I to, co Ludka powiedziała, że pierwszym jakby odruchem, i to wydaje się zawsze to jest skuteczne, to jest to, że jest obowiązek pomocy prześladowanym. To jest taka rzecz, i to jest i tradycja i rewolucyjna, i chrześcijańska, i każda. To jest niezależnie, czy on był z prawej, czy z lewej, czy z innych przyczyn, twoim obowiązkiem jest pomoc. I od tego się zaczęła cała ta ruch korowski, od akcji pomocy robotnikom w Rysusie, w Radomiu. Potem on się przekształcał, potem bardziej złożone formy i potem doprowadził do Solidarności. Ale właśnie od tego elementu. A w trakcie okazało się, że potrzebni są tacy ludzie właśnie jak ksiądz Dzieja, jak Aniela, nie tylko ze względu na autorytet, ale i mądrość, jaką mają, bo pani Aniela była wybitnym prawnikiem, więc a do tego ciągle potrzeba mądrych ludzi, teraz też tak samo. Więc myślę, że te spotkania dotyczące historii, one nie tylko po to, żeby wspominać wielkość, ale ten namysł, no co z tego możemy wykorzystać, jak w tych trudnych czasach możemy sobie poradzić, biorąc pod uwagę to doświadczenie. Powiedzieliście oboje o księdzu Ziei. Chcę, żebyście troszkę więcej o nim powiedzieli, przybliżyli postać. Ja pamiętam z waszych chyba opowieści też, czy z innych, ja się dowiadywałem, jeszcze byłem za młody wtedy, ale jest rok 72, rocznica katyńska, msza w kościele, chyba świętej Anny, poświęcona Katyniowi, i to, co zapamiętaliście, to chyba ty, Henryku, kiedyś o tym mówiłeś, że nagle usłyszałeś od niego, to jest taki moment, w którym właściwie powinniśmy zetknąć się z upamiętnieniem cierpienia Polaków, inteligencji polskiej, oficerów zamordowanych w Katyniu, i nagle słyszycie od księdza Ziei, że trzeba też uderzyć się w piersi wobec naszego stosunku przed wojną, wobec Ukraińców, Białorusinów i innych mniejszości, że wtedy pojawił się taki ton, który, o którym mówiłeś, jakby z krytycznym stosunku do tradycji, który no, trudno mi sobie nawet dzisiaj wyobrazić, wiesz, przy takiej uroczystości upamiętniającej, że autorytet Ziei jednak polegał też na tym, że on miał odwagę, czy w ogóle siłę takie rzeczy w takich momentach mówić. Tak, to było
To jest chyba niezwykłe u niego, że zawsze miał tą siłę powiedzieć coś, co absolutnie było słuszne z punktu widzenia moralnego, ewangelicznego, ale to szło całkowicie pod prąd tradycji, życiu, obyczajowi. Parę rzeczy przypomnę, bo tak. On był z rodziny wiejskiej, chłopskiej, ale już takiej, która mogła sięgnąć po jakieś książki, bo nie wiem, czy tam dziedzic zadbał, czy ksiądz zadbał o to, żeby można się było w Kieleckim. I poszedł do zakonu jakiegoś franciszkańskiego, nie wiem, czy to było w Radomiu, czy w Kielcach. No i był w tym zakonie jako młody taki brat zakonny, no to oni przygotowywali posiłki, zupy dla biednych, którzy przychodzili jeść. No a, i potem myli te kotły, jedne i drugie swoje. No i on zobaczył dość szybko, że te kotły, które dają dla tych biednych, to się szybko myje, ale te ich trudno się myje. Dlaczego? Bo te są tłuste, a tamte są chude. Więc powiedział, to jak to? To jedna zupa jest dla biednych, a druga dla nas? No to jak to jest? Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest zgodne z Ewangelią? No i zaczął naciskać, że to powinna być ten sam rodzaj posiłku. No a za długo tam nie pobył w tym zakonie, także musiał jakoś z tego... Potem no, się kształcił i tak dalej. Został proboszczem na Białorusi, stąd ta jego wrażliwość również na to, bo widział tam. Poprzedni proboszcz, no był typowym proboszczem, który był zaradny, chodził, stał przy wejściu do kościoła z tacą, jeszcze zanim chodzi, każdy musiał włożyć. W zasadzie mógł nie wyjść, jak nie włożył tych pieniędzy i patrzył ile i tak dalej. No była tam jednak taka, no ja jestem ze wsi, to znam religijni, ale do księdza to tak z dystansem trochę. No i ludzie byli kontra i biskup, mądry biskup dał tam zieję. Więc Zieja na początek ogłosił, że on w ogóle nie będzie zbierał tacy. No to szum w kościele, na ksiądz nie zbiera tacy. Kto zechce, no może dać, tam jest skarbonka i tak dalej. I po jakimś czasie ludzie patrzyli, ale on chodził, robił pogrzeby, był ofiarny, niesłychanie, to na wsi się liczy. Przyszli mędrcy wiejscy, powiedzieli, proszę księdza, no widzimy księdza, obserwujemy, my się złożymy. Ksiądz tutaj będzie... ten kościół będzie utrzymany. Dobrze, to wszystko. I zaczęło to działać. I on mówi, no teraz musimy tam zaopiekować się jakimiś tam ubogimi i tak dalej. Mówią, proszę księdza. No ksiądz, dobrze. No ale ten dach też trzeba naprawić, mówią. Także oni sami zadbali o to, żeby ten więc wyzwalał pewne dobre postawy swoją takim pryncypialnością. Tak samo jak tutaj powiedziałeś o tym Katyniu. Po wojnie dostał proboszczostwo w Słupsku. Przyjeżdżali uchodźcy. To był czas konfliktu. Była nienawiść do Niemców. Tam wielu zostało miejscowych. Dochodziło do samosądów. No miał parafię. Nie wpuszczali do kościoła, chociaż byli katolicy Niemcy. I on wygłosił kazanie sławne, bo ono jest cytowane w jego dokumentach, w którym zwrócił uwagę, że on opowiedział te nieszczęścia od Niemców, to wszystko jasne, ale nie możemy nienawiścią na nienawiść odpowiadać. Musimy ich tak samo traktować, jako wiernych, tu wejść, pomóc im często. To spowodowało szok tam w ogóle w tym wszystkim. On też tam długo nie pozostał, ale jednak to przeszło do historii, to jest ta postawa. No i żeby tam tak długo tego nie przeciągać, on był takim rezydentem w kościele wizytek w Warszawie. Tam można się było pójść do niego wyspowiadać, kazania, ale ksiądz prymas Wyszyński, który go bardzo szanował, nigdy nie dał mu proboszczostwa już później. Także to jest też problem tego proroka, że, ale szanował go. No bo jednak zlikwidować tacę w kościele, jakby to się tak rozniosło dalej. Tak. Jeszcze może jedno, tylko tak. W tym, bo ponieważ prezydent Wyszyński go tak szanował, no jednym z, jak właśnie Wyszyński był internowany w 56, wrócił, był prymasem, no, cały kościół miał tą nowennę związaną z tysiącleciem chrztu. I między innymi jeden z problemów to był problem pijaństwa na wsi rozpowszechnionego, taka klęska, ktoś kto żył na wsi wie, że to jest straszne, no nie jak teraz, ale straszliwe nieszczęście. Żeby napisać taki list, no jakby
no, apelujący do wiernych, żeby zrezygnowali, zaprzestali. No i ksiądz Zieja dostał propozycję napisania i tam się zaczynało mniej więcej w ten sposób, że my, biskupi polscy, i tam opisane to nieszczęście z tym alkoholizmem, do czego to doprowadziło, z dniem dzisiejszym postanawiamy nie pić w ogóle alkoholu. Zwracamy się do swoich proboszczów, żeby naszą drogą również postąpili i też zażyczyli i zadeklarowali, obiecali, że nie będą nigdy pić alkoholu. No i ten list nie przeszedł. Tak. Ja sobie teraz uświadamiam, bo ty, Henryku, pochodzący ze wsi pod Biłgorajem, z Lubelszczyzny, nie byłeś człowiekiem pijącym. No to jest problem właśnie. To jest problem. To nie jest problem. Nie, no jest to problem. Rzeczywiście trudno mi to wytłumaczyć tak do końca. To jest tak, że jest doświadczenie negatywne, które się obserwuje. Jakie są to straszliwe skutki. Jest jakiś taki wstręt wewnętrzny, niemalże fizyczny. I jeszcze na dodatek było tak, że jako młody chłopak dostałem od mamy harmonię, uczyłem się grać. Na wsi nikt nie miał muzyki, nic, i jakaś zabawa była wiejska, nie mieli muzykanta, to chodź tam pograsz. No. Ja mówię, nie umiem, no, ale chodź. No i grałem, no, jak tam grałem, nieważne. I oni mnie częstowali w nagrodę, dawali słoninę i wódkę. Ja tego nie znałem tak dobrze i ja po prostu się tam potwornie spiłem i dostałem jakichś takich prawie że strucia. I to było tak fizyczne doświadczenie, mocne, że potem mnie to sam zapach mnie odrzucał od tego wszystkiego. I to wytrzymało na długo. No a potem jakoś nie było potrzeby. Także wydaje mi się, że... Ale jednak to jest. To jest problem. Znaczy, główny problem nie polega na tym, że jest, tylko że jest to obyczaj. No i jest obyczaj, tak w tym obyczaju rośniesz, a potem nie zauważasz, kiedy staje się to przymusem, tak. Bo popadasz w nauk. Tego oni nie wiedzą, nikt im tego nie wytłumaczył, że on teraz jest szczęśliwy, wesoły i tak dalej, a za chwilę już będzie przymuszony i zostaje to już na całe życie. No, to jest okropne. Także ja tutaj jestem radykalny w tym sensie, że no, w jakiś sposób, nie wiem, tak jak ksiądz Zieja czy coś takiego, należałoby walczyć. Ludko, ja mam taki obraz też z waszych wspomnień życiowych. To jest chyba rok 77, pierwsza głodówka u świętego Marcina. Henryk jest wśród głodujących. A ty idziesz, kupujesz kwiatek na rynku i mówisz... Nie kwiatek, tylko kilka róż czerwonych. To prawda. Tak. Poważna sprawa. Ale mówisz, że, znaczy, że jak do jakiegoś świętego tam do niego idziesz. Tego Henryka, który tam zamknięty z tymi głodującymi siedzi. Jak to było między wami? To znaczy Henryk z rodziny wiejskiej, głęboko katolickiej, tradycyjnie wierzący. Ty z rodziny żydowskiej, proletariackiej, ubogiej, komunistycznej, komunizująca, należąca do partii, pewnie niewierząca. Ty już wtedy wierzyłaś? Już byłaś, modliłaś się w tym kościele, jak szłaś do niego? Nie. To może tylko troszkę poprawię ten obrazek, bo ta cała moja rodzina to była mama i ja. Dlatego, że calusieńka rodzina ze strony mamy i niemal cała rodzina ze strony taty poszła z dymem. To znaczy, to było getto łódzkie, to był Oświęcim po części. O. A myśmy przeżyły dzięki temu, że się znalazłyśmy na wschodzie. To znaczy, ja się tam urodziłam w ogóle, bo mama się tam znalazła w Związku Radzieckim i wróciłyśmy w 1946 roku. No i byłyśmy we dwójkę, więc o wielkiej rodzinie trudno mówić. Mama była bardzo ciepła, rzeczywiście wyrosła w takiej wielodzietnej, biednej żydowskiej rodzinie na Bałutach, jak ktoś zna Łódź, to wie. I już, i ja rzeczywiście
słyszałam w domu bardzo dużo dobrego o komunizmie jako o ustroju sprawiedliwości i wychowałam się na książkach, bo zresztą tylko takie wtedy były w księgarniach, na książkach, a to o pionierach, a to o harcerzach, ale na przykład tego, że trzeba pomagać, naprawdę pomagać ludziom, którzy są w biedzie, uczyłam się z książki radzieckiej Timur i jego drużyna Arkadija Gajdara. Bo to jest ten sam wzór, co niewidzialna ręka. To jest dokładnie to samo. I to w książkach dla dzieci zachodnich był ten wzorzec. I tutaj Gajdar też przywołał. I naprawdę można było, jeżeli się w domu miało ciepło, a ja miałam, i się w związku z tym te rzeczy głównie wyłapywało. I teraz tak, trafiliśmy na fizykę. To bardzo był fajny wydział, bo to były bardzo trudne studia, ale tam naprawdę był duży procent studentów, którzy poza tymi studiami bardzo trudnymi interesowali się czymś takim jak życie społeczne, mieli taką potrzebę integracji i myśmy się zaprzyjaźnili w czymś, co się nazywało ZSP, czyli Zrzeszenie Studentów Polskich, nie mylić z późniejszym SZSP. To był taki parazwiązek zawodowy studencki. W Radzie Wydziałowej razem byliśmy, tam różne rzeczy razem organizowaliśmy. Między innymi, no to Heniek z przyjacielem organizowali klub dyskusyjny z zapraszaniem filozofów i socjologów i tak dalej. I to było bardzo ciekawe. A poza tym trzeba powiedzieć, że jak się jest młodym i się widzi, że ktoś obok, szczególnie chłopak, jest sympatyczny, fajnie rozmawia, ma poczucie humoru, to przyciąga. Niekoniecznie wtedy patrzysz, z jakiego domu pochodzi, skąd. Rozmawiasz i okazuje się, że są wspólne tematy. A potem jak się poznajesz bliżej, no to widzisz te różnice. Te różnice są interesujące. Mnie naprawdę interesowała polska wieś. Poza tym, że Heniek mnie interesował, a jego nowe środowisko i ludzie z innymi doświadczeniami też zawsze interesowali. Ale później, jak już byliśmy razem, to myśmy się na przykład uczyli nawzajem tak, że Heniek mi czytał, bo ja tego nie czytałam wcześniej, czytał mi Ewangelię. I w ogóle czytał mi Pismo Święte, te fragmenty, które lubił, nie tak, żeby systematycznie, metodycznie. A ja mu czytałam, słuchajcie, Majakowskiego i Jesienina, ale Majakowskiego nie tam Łaźnia, Pluskwa i tak dalej, tylko liryki, które są piękne, które naprawdę są piękne. I tak się nawzajem uczyliśmy i okazuje się... Ty tu był obok spodniak jego tomiku. Tak, oblak o sztanach, tak. Tak. Więc okazuje się, że można sobie, że jak się wychodzi z różnych stron, a się ma ciekawość drugiego człowieka i się generalnie ludzi lubi, to można sobie bardzo dużo dać i nie jest tak trudno się dogadać. Czyli, i to tak było jeszcze wtedy w kościele, podczas tej głodówki, ty dalej... Podczas tej głodówki to myśmy, to w ogóle razem już byliśmy, to już ho, ho, ho. Tak, tak. A dlaczego takie uczucie, bo to jest tak, ta głodówka była w 77 roku, ona była w obronie tych resztek siedzących robotników z... Ursusa. Czerwca 76, Ursusa i Radomia i kilku korowców, których już zdążyli posadzić po śmierci Staszka Pyjasa. I ona była, i tę głodówkę propaganda, bo propaganda tamtych czasów, PRL-owska, czasami potrafiła strzelać sobie w kolano tak też. Jak teraz. Tak. I w życiu Warszawy pani Anna Kłodzińska, była taka absolutnie parszywa dziennikarka propagandowa, napisała o tych głodujących w kościele świętego Marcina, porównując ich z
terrorystami molukańskimi, że to oni niby, nie wiem, siłą na ten kościół napadli, tam usiedli, nie wiem, chyba zmusili tego księdza, żeby im pozwolił głodować. No, no taka to była stylistyka obrzydliwa. Ale coś takiego jak głodówka w kościele na Starym Mieście, opisana w Życiu Warszawy, wywołała taką falę ciekawości, że tam waliły tłumy, żeby zobaczyć tych głodujących. Głodujący mieli swoje takie poczucie godności, w związku z czym nie wystawili się jak małpy do oglądania, tylko siedzieli w takiej kaplicy, która była zamknięta dla oglądaczy. Ale wiadomo było, że oni w tej kaplicy siedzą i tam ludzie, ale to nie tylko ja, ludzie przynosili kwiaty i kładli przed tą kaplicą. Przynosili żeby, jedzenie, żeby się podkarmili. Tak. Żeby im okazać jakoś szacunek i wdzięczność. I ja z tymi kwiatami, które nie wiem dlaczego miałam taki odruch, no taki miałam. Przyszłam, stanęłam i słuchajcie, i zrobiło mi się tak jakoś, że aż łzy do oczu napłynęły. No rzeczywiście, jakbym przed świętymi stanęła. Tyle, tak leżały te kwiaty już. I przychodziła siostra, a to bardzo fajny zakon, te franciszkanki, służebnice krzyża, bo to są te, które się zajmują niewidomymi w laskach. Przechodziła i pokiwała z aprobatą tak, że dobrze robię, kładąc te kwiaty. W ogóle piękne. No, tak, trochę wcześniej taki, bo ty pytałeś się, to już był dość późniejszy okres. Ale no, trochę początku Ludka mówiła o tym wspólnym tam chodzeniu na klub dyskusyjny i tak dalej. Nie wiem jak teraz jest, ale mówię, tak jest zawsze. Jest młody człowiek, który wchodzi w świat. Przecież ten świat, teraz dla nas ten świat jest całkowicie, no prawie całkowicie jasny, wszystko rozumiemy, ale wchodzisz w świat, który jest kompletnie nieznany. Nic nie wiesz o tym świecie. I to jest ten taki szok. Miałem sobie na wsi, to ja widziałem swój widnokrąg. Biłgora już był za tym widnokręgiem, a co dopiero jakieś inne miasta, rozszerza się to, poznaje się. I w tym poznawaniu, przynajmniej no, jak u młodego człowieka, jest taka potrzeba prawdy, wiedzy, wartości. Bo w tym świecie nie ma wartości za bardzo, teraz też nie ma. No bo tak samo teraz są jesteśmy albo żeby być posłuszni, albo pragmatyczni, albo żeby słuchać władzy. Coś podobnego było wówczas. I te wartości no, mogły gdzieś być, ale no, one były w kościele. Ale to też ten kościół był no, podobnie jak i teraz, rozmaity. Jak ksiądz prymas w tamtym czasie był internowany, to napisał w swoich pamiętnikach, że w jego obronie wystąpił tylko pies i Niemiec, bo pies był pies, a jakiś ksiądz niemiecki wystąpił w obronie, a biskupi nie wystąpili w jego obronie, także to nie jest takie to wszystko proste. Więc, no i w tym poszukiwaniu człowiek jest taki troszkę chaotyczny, bezładny, nie wszystko wychodzi. I tutaj następuje jakaś takie zbliżenie, interakcja. I zwłaszcza wtedy, kiedy następuje coś szokującego, coś takiego no, odrzucającego, a takim dla mnie przeżyciem szokującym był marzec 68 roku, a nawet wcześniejsze wydarzenia z roku 67, no bo to nasilenie takiego kłamstwa, szczucia, coś takiego, jak i teraz z Adamowiczem, szczucia jeden na drugiego, że no, nie mówiło się Żyd, tylko syjonista, ale w domyśle Żyd, że to są, i tego było i w różnej prasie oficjalnej również to było. No ona, a przecież żyliśmy razem jakoś. I w którymś momencie powstało wśród tej ludzi, których nawet nie wiedzieliśmy, że oni są pochodzenia jakiegoś żydowskiego, no bo przecież byliśmy przyjaciółmi, że część z nich jest przestraszona i ucieka z Polski, wyjeżdża. No to jest szok dla... Dlaczego z Polski? Ja nigdy sobie nie wyobrażam, że ktokolwiek mnie z tej Polski wyrzuci. Nikt nie ma siły takiej, nie ma prawa mnie wyrzucić z Polski, ale że ktoś wyrzuca. I w którymś momencie też gdzieś, to tutaj mamy spory z Ludką, że ja usłyszałem od niej, że mama się zastanawia, że on też chyba wyjedzie, już tam ciocia wyjechała i tak, no, że, no, że tu się nie da żyć. I to mnie tak szokowało, tak wstrząsnęło,
że no, jakoś się do niej zwróciłem i tak nagle coś tak się mówi, że iskra zapłonęła. Mm. I ta iskra zapłonęła i się pali do tej pory. Ale przy tej okazji chciałem was zapytać tak już z dzisiejszej perspektywy. No bo tak jak opowiadacie, to mieliście w domu tak jak w książce Adama Michnika, to znaczy Kościół, Lewicę i Dialog. Tak, tak, tak. Ale jak to się układa do dzisiaj? Jak patrzycie na to, na rolę religii w waszym życiu, w naszym krajowym życiu? Często dzisiaj na nowo uchodzi to za bardzo głęboki podział, że czasem wydaje mi się, że najtrudniej na nowo dzisiaj się dogadać wierzącym z niewierzącymi, że jest jakaś nowa wojna kulturowa właśnie na tym polu. Bardzo często słyszę bardzo ostre, agresywne słowa ze strony niewierzących o wierzących. Jakby wróciła czasem retoryka Engelsa, że to są jakieś mrzonki, wierzą i tak dalej. Druga strona nie pozostaje dłużna, że ten podział się bardzo pogłębia. Jak uważacie, bo wcześniej było też takie przekonanie, że już mówię teraz o takim modelu państwowym, że żeby państwo funkcjonowało dobrze, to trzeba religię odłożyć do spraw prywatnych czy na bok, że wielu ludzi uważa, że za dużo religii jest w życiu publicznym i dlatego jest tak trudno między sobą się dogadać. Z kolei słysząc was i to, jak budujecie, opowiadacie o swoim światopoglądzie, postawie, wydaje się, że bez Ewangelii, tak samo jak bez dobrej literatury, to byłoby niemożliwe. Jak na to patrzycie? Jak patrzycie na rolę religii w życiu i swoim, i publicznym? Ja myślę, że ludzie często mylą religię z Kościołem, a to by należało z Kościołem instytucją. A to należy rozdzielić. Przecież Jacek Kuroń na przykład mówił, on był takim człowiekiem religii, ale bez wyznania konkretnego, ale świat wartości i wartości tych samych. Jakbyśmy wyliczyli te wartości, zrobili taki katalog, nawet, no, to może w kolejności byłaby czasami różnica, ale nie w zestawie. Ja uważam, że wiara w, nazwijmy to wartości, jest potrzebna człowiekowi, żeby był w pełni człowiekiem. To, jaka to jest religia. Ja na przykład kiedyś zapytałam Henka, dlaczego on jest akurat katolikiem. On powiedział, bo w takim domu wyrosłem. No jakby wyrósł w domu prawosławnym, to by był prawosławny i by w ramach chrześcijaństwa nie zmieniał pewnie tego wyznania. Ja myślę, że jeżeli mamy do czynienia z mądrym, niewierzącym czy agnostykiem, powiedzmy, i wierzącym, to nie będzie przepaści. Jan Paweł II miał bardzo wielu przyjaciół różnych wyznań, a także przyjmował filozofów, którzy się w swoim czasie określali jako niewierzący, potem jako wierzący. Lubił z nimi dyskutować, nie ukrywał tej przyjaźni. Miał przyjaciela rabina i to się da pogodzić. Jeżeli się ludzie lubią, jeżeli sobie ustalą system wartości, jeżeli umieją rozmawiać. To, co w tej chwili jest, to nie jest podział między, jakby chciał, przepraszam bardzo, Kaczyński, między właśnie tym jego światem, nie wiem, czy tylko katolickim, czy może inne wyznania chrześcijańskie jednak też dopuszcza, a tymi innymi nihilistami. Nie tak wygląda podział. Między ludźmi i podział jest, jak się ludzie nie lubią,
jak uważają, że najważniejszym motorem w życiu jest napędzanie na innych, no to będzie podział. Jeżeli ludzie widzą, nie wiem, w sąsiedzie, wszystko jedno, czy w sąsiedzie z pociągu, czy w sąsiedzie z sąsiedniej kamienicy, czy jak, widzą człowieka z jego problemami i próbują rozmawiać, to się okazuje, że ten podział nie taki straszny. Tak to widzę. Nie uważam, że rośnie przepaść między religijnymi i niereligijnymi. Rośnie przepaść między głupimi i głupimi. Między nietolerancyjnymi i nietolerancyjnymi. Ja, jak to była mowa, wyrosłem na wsi i tam rzeczywiście, tu jest pewna pochwała, ale tej wsi, która już odeszła, w zasadzie odchodzi. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że wyszła taka książka Andrzeja Mencfela, takiego kulturoznawcy z Warszawskiego Uniwersytetu. To jest Toast na progu się nazywa. I ona mówi o jego doświadczeniu bycia, bo on przyjeżdżał na wieś, jako naukowiec, jako człowiek tam chciał być, badania tej kultury i świadka jego odejścia, bo teraz ta kultura właściwie już na zawsze odchodzi. To jest jakaś wielka, jakoś coś się ważnego dzieje. No więc on tam pisze, ale ja to doświadczałem osobiście, że to jest bardzo splecione. Nie, ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że ta spleciona to jest... Tak była ta kultura wiejska z tą religijną, dlatego że ona jest potrzebna, ta religijna również, bo jak może rodzice wychować dziecko sami tylko, tam w tym ciężkiej pracy, myśmy tam bez przerwy pracowali, tam nie było czasu nawet na rozmowy. Przykład może był oczywiście, ale rozmowa to zostawiło ten ślad, ale on wpływał na postawę, to wychowanie na przykład. Jest wieś, no to w tamtym czasie musiała być praca zbiorowa. Wykopki była zbiorowa, młócka była zbiorowa, czyli pomagaliś. To nie było liczone w zeszycie, tylko jeden przychodził do drugiego. Jakoś to się tam im w głowie bilansowało, ale to był obowiązek. Ale nie był tylko obowiązek wzajemnego pomagania. Trzeba było pomagać biednemu, który sam nie dawał radę. Rodzice wysyłali nas, małych tam pędraków, idźcie tam, pomóżcie tej jadzi czy coś takiego, bo ona sobie nie daje rady, no i tam pracowaliśmy. Więc powstaje postawa takiego współczucia. Jest dużo zła na wsi, ale nie mówię o tym, że jest pewien, tworzy się taki wzór kulturowy, który był raczej pozytywny. Natomiast później, jak myśmy już potem byli w takim okresie dorosłym, no to były różne zjawiska. Było to zjawisko bardzo pozytywne, opozycyjne. Ale wtedy Kościół był też prześladowany, on bardziej współczuł. Na przykład takie spotkanie jak teraz tu, spokojnie mogło się odbyć wtedy w Kościele. Ale teraz, ale teraz nie wiem, bo sądzę, żeby się nie odbyło, bo by badali, a kto jest żonaty, a kto nie żonaty, a kto jest LGBT, a kto nie i tak dalej. I w ogóle by to rozbiło. Więc w tamtym czasie ten Kościół tak samo współczuł nam, i sam nam pomagał i rzeczywiście moim zdaniem bez tego pomagania Kościoła trudno byłoby wygrać tę całą batalię z komunizmem, z tamtym systemem. Ale w momencie, kiedy została już ta batalia dokonana, nastąpiła jakaś rzecz dla mnie, nie przewidzieliśmy tego i moim zdaniem mało kto to przewidział, do jakiegoś potrzeby rekompensaty ze strony Kościoła, poczucia władzy, że narzucania różnego rodzaju obowiązków, standardów. Pierwszym była ta sławna religia do szkoły bez postanowienia prawnego, bo to było na zasadzie nieformalnej jakiejś umowy i no, przyjęta dlatego, żeby nie wchodzić z tym publicznie, czyli tutaj było złamanie pewnej zasady demokracji na początku, po to tylko, żeby Kościół był z tego zadowolony. A czy to było dobre? No teraz widać, że niekoniecznie, no ale to wtedy było poczucie, że taka rekompensata się należy. I Kościół coraz bardziej w takim poczuciu takiej władzy w tym wszystkim był. Dla mnie, znaczy też takie rzeczy poznawałem. W kościele świętego Stanisława Koski był ksiądz Jerzy Popiełuszko, to pamiętacie Państwo, no, fantastyczny kapłan, młody, stąd akurat przecież z Podlaskiego, chłop przez wojsko, był prześladowany. Bardzo wiele u niego było takiej no, współczucia, tolerancji. I potem na jego miejsce wszedł młody, który był pod jego opieką,
który był fanatycznym nacjonalistą. Nie tam w Kostce, tylko w innym kościele. Nie chcę mieć jego nazwiska. Po prostu było coś takiego, że on w jakiś sposób uważał, że to już mu się należy, że inni muszą go słuchać. Krytykował tych, którzy są bardziej tolerancyjni, nie szanował ich i tak dalej. Więc i ta postawa stała się dość powszechna w tym kościele. To na wielu miejscach słuchałem. I teraz, no nie wiem, być może ten papież Franciszek będzie mógł jakoś na ten Kościół wpłynąć. No więc to jest jedna nasza nadzieja, a druga jednak wśród młodych. Ja byłem związany cały czas i jestem z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie i tam młodzi ludzie, chociaż to jest środowisko było ziemiańskie, jakieś inne, założyli, oni nazywają katolewice. To znaczy świadomie, prowokacyjnie nazwali się, że są katolikami, ale lewicowymi, niesłychanie krytycznie do tego, co się dzieje w Kościele. Byłem na takim spotkaniu, na którym tam mnie zaprosili, bo, chociaż jestem trochę starszy niż młodszy, że nazwali to akcja Zranieni w Kościele, że będzie telefon ogłoszony, będą w określone dni, jest ten psycholog, prawnik i ktoś, kto został doznany od księdza, jakieś pedofilii, jakieś inne prześladowania, miał prawo tam zadzwonić, czy dzwonił tam i uzyskać pomoc. I tam dużo osób zaczęło do nich dzwonić. To było pod prąd jakby całemu temu chowaniu pod sukno. Plakat taki zrobili. Ja poszedłem z tym plakatem do swojego księdza proboszcza, ale on no, wysłuchał mnie, ale tego plakatu nie powiesił, nie dał, bo nie, sam plakat tylko tyle, że informuje, że on daje szansę komuś, nic tam nie ma złego w tym, ale już to jest ta inna formacja, która po prostu jeszcze no, nie jest wrażliwa na tego rodzaju postawę. No więc zawsze jest tak, że musi być jakiś nurt, nawet nieliczny, nie silny, ale ideowy, mocny, on ma szansę zmienić to duchowo. Ja jeszcze na jedną rzecz nie odpowiedziałam, jak ty pytałeś, że jest zarzut, że jest za dużo religii w życiu publicznym. Nie, jest za dużo uroczystości kościelnych w życiu publicznym, bo te rzeczy należy rozdzielić. Ja jeszcze pamiętam w czasach naszej po 89 roku jakoś tam partyjności, czyli Unia Demokratyczna, żeby była jasność, jak był zjazd. Zjazdy oczywiście były w niedzielę, żeby mogli się zjechać ludzie z całego kraju. No to był organizowany o takiej godzinie, żeby ci, którzy chcą i potrzebują, mogli pójść na mszę. I była nawet informacja, że gdzie jest najbliższy kościół, w którym tam o tej 9:00 powiedzmy jest msza. To jest w porządku. Natomiast gdyby to był zjazd zaczynający się mszą, to nie jest w porządku. Dlatego, że we wspólnocie naszej, społecznej, narodowej, są ludzie i różnych wyznań, i niewierzący, i musimy mieć wobec siebie wzajemnie tolerancję i nie może być nikt nagle wykluczony. Ja byłam zawsze przeciwniczką religii w szkole, bo sobie wyobrażałam to jedno dziecko, które na religię nie idzie, w klasie, w której jest kilkadziesiąt osób. Jak ono się czuje? Dzieci bardzo nie lubią być inne, a wspólnota bardzo nie lubi, szczególnie dziecięca, tych innych. Wyrzuca, wyklucza, nie można czegoś takiego fundować. I w tym znaczeniu ja widzę potrzebę przestrzegania rozdziału właśnie państwa od kościoła. Nie przeszkadzać, różne rzeczy robić wspólnie, ale nigdzie nie przymuszać i nie mieszać planów. Tylko tyle. Tak, tak. Wszystko to są rzeczy trudne i nie jest niezwykłe, że tak prostym czasem językiem potraficie o tym mówić. I wiele rzeczy się od razu staje oczywistymi, prawda?
O inne pogranicze jeszcze chciałem was zapytać, jako ludzie, którzy musieli sobie z tym dać radę, bo mając to zaplecze wiejskie czy proletariackie, jednak staliście się częścią, no, między innymi też dzięki tym wspaniałym autorytetom i ludziom, z którymi współpracowaliście, częścią takiej oświeconej inteligencji polskiej, warszawskiej. I mam ten obraz też z waszych wspomnień przed sobą, jak opowiadacie, pamiętacie o tym tramwajarzu, który czasem chciał was odwiedzić, ale żeby dodać sobie odwagę, na odwagę to wypijał, to znaczy przychodził lekko pijany. No bo on tramwajarz, a tutaj z tymi wujcami w Warszawie chciałby porozmawiać i trzeba było sobie wypić na odwagę. Ale to tylko jeden ze znaków tego, że to były różne światy i że Kor musiał wejść w taką tkankę pomiędzy ludźmi wspaniale wykształconymi, oczytanymi, światłymi, a robotnikami, za których się ujęliście, przychodziliście na rozprawy do sądu i domyślam się, że to w ogóle nie było łatwe, prawda? To znaczy, już pomijając to, że wszędzie, wszędobylskie było SB i było mnóstwo podejrzliwości w społeczeństwie i nikt sobie nie ufał, jak to się stało, że zdobyliście zaufanie? Że narodziła się już wtedy solidarność, która potem przerodziła się w ruch. Jak pokonaliście te opory, mury, podziały, które przecież tak mocne i widoczne były? Wydaje mi się, że bardzo istotną częścią, że tak powiem, naszego zwycięstwa solidarności i w ogóle jakby tej nowego prądu, bo przecież nic nie zapowiadało tego wcześniej, wcześniejsze próby, trochę takie może bardziej chaotyczne, jak na przykład ten bunt robotników w Poznaniu, w Gdańsku, no przegrywały, bo dochodziło do starcia fizycznego, które oczywiście robotnicy przegrywali. Była próba w roku 71 w Szczecinie, już po pierwszej fali strajku, która była spacyfikowana tymi czołgami, była próba nowego podejścia. Wtedy narodził się Wałęsa, inny, jak się inaczej nazywał, nazywał się Bałuka. Był w Stoczni Szczecińskiej, czyli działania poprzez wewnętrzne, poprzez związki zawodowe, ale to była jeszcze taka próba, no jeszcze to była próba nieudana, tam pojechał wtedy, to też od razu jaka jest efekt. Pojechał do nich Gierek z najważniejszym człowiekiem, ówczesnym szefem bezpieki, Szlachcicem. Było spotkanie, tak jak tu w zadymionej hali, pełne emocji. Tam doszło jakiejś formy dialogu, która tych ludzi uspokoiła, bo oni dostali pewną obietnicę wysłuchania. Zostali oszukani, bezpieka tam jakiegoś jednego zabiła, drugiego wybiła, innego. No w każdym razie skompromitowała i tak dalej. Bezpieka ostro działała. Przegrali tą całą rzecz. Ale to było opisane już przez inteligenta Bolesława Sulika. W książeczce były robotnicy i myśmy się z tego uczyli. I to była jedna rzecz najważniejsza. Ona jest tak samo i teraz ważna, że nie będzie zmiany, jeżeli tylko, i to cały czas tak zawsze jest, jeżeli to będzie robić tylko inteligencja. Dlatego, że po pierwsze nie czuję tego nurtu i łatwo popaść wtedy w pewną taką wyższość. My jesteśmy lepsi, wartościowsi, oni to wiadomo, że te 500+ wszystko zrobią. To nie wolno, to nie jest postawa. Znaczy, musi być jakaś droga dialogu, spotkania, rozmowy, bo tylko razem to się da zmienić, inaczej nie da. I wtedy właśnie tą drogę się udało znaleźć, ale to wymagało konsekwencji. Tak mówiłeś o tym naszym tramwajarzu. On miał na imię Wojtek, ale zostawiamy jego nazwisko, że nie wiadomo, czy wolno, bo RODO rządzi. To nasz adres, mój adres był w Robotniku, bo to była jawność. Na tym polega też jakby odwaga tamtych pierwszych, starszych państwa, że dali w komunikacie KOR-u Jerzy Andrzejewski,
adres, telefon. Edward Lipiński, adres, telefon. Ksiądz Zieja, adres. Jacek Kuroń, adres, telefon. Na przykład, tak, i ten adres Kurunia, ponieważ był najbardziej, to pamiętamy, Mickiewicza 27, mieszkanie 64, 39, 39, 64, telefon. Teraz jest ten, on już inny. To było jakby wbite w głowę. I, bo na ulicy zatrzymywała SB, no to dzwońcie na numer 39, 39, 64, wujec się nazywam. No już. I to było ważne, żeby nie było tajnego jakiegoś zatrzymania. Musi być, oni muszą wiedzieć, że są pod kontrolą. Więc to, że był ten, to on tu przyszedł, zgłosił się, bał się, wziął się, wypił. Potem tak przychodzi. Ja mówię, Wojtek, czego ty tak przychodzisz do mnie pod gazem? A bo jak jestem trzeźwy, to się boję, mówi. Także, no ale zostawiamy to. No więc nie, ale to wymagało takich bardzo różnorodnych interakcji. No i to zaowocowało potem w takim miejscu kluczowym w Stoczni Gdańskiej. Bo to było to realne współdziałanie. Wałęsa był tym bałuką wtedy, stał na czele, ale nie dałby sobie rady sam. Gdyby nie pomoc Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka i całej grupy ekspertów, która tam pojechała, ale pojechała też w związku z tym naszym myśleniem. W tym czasie od 14 sierpnia był strajk stoczni Gdańskiej. Ja byłem u Mazowieckiego, bo ciągleśmy się kontaktowali. I on mówi, co możemy zrobić? Ja mówię, no może jakoś poparcie, coś takiego. I oni bardzo szybko zrobili list, pojechali do Gdańska z Geremkiem. Geremek miał samochód, to jego przewaga. Dojechali, poszli do stoczni. Ten list oczywiście spotkał się z wielkim aplauzem, ale Wałęsa mówi, wy stąd nie wyjedziecie, bo wy jesteście potrzebni tutaj. No i zostali już. Więc to istota solidarności na tym polega, że byliśmy wszyscy razem, że to szło. Więc no, teraz nas próbują rozdzić, podzielić i tak dalej, skłócić. No na to oczywiście musimy temu przeciwdziałać w różny sposób, tak jak i wy tutaj. Także jeszcze Ludwisia coś tam. Ja chciałam na to prościutkie pytanie, na które nie odpowiedziałeś, bo rzuciłeś na szersze tło i bardzo dobrze. Jak to jest, że na tym korytarzu sądowym przełamaliście tę nieufność? Bo to jest tak, te rodziny osób sądzonych, tych robotników, kompletnie zagubione, przerażone, bo ci robotnicy zresztą przypadkowi zupełnie, ze zdjęcia wzięci i nazwano ich przywódcami i proces im robiono. Nie ma, mające jakichś tam obrońców z urzędu i kompletnie pogubione. Z jednej strony się boją tych obcych na korytarzu, ale z drugiej strony potwornie potrzebują współczucia. I tu ważna rola kobiety. Gaja Kuroniowa i jeszcze kilka koleżanek, Małgosia Łukasiewicz, podeszły, zaczęły rozmawiać normalnie, po ludzku. Ciepło. No niby jesteś nieufna, ale jak jedno zdanie, drugie ciepłe, zaczynasz słuchać. Gaja powiedziała, ja wam powiem, ja wam napiszę podanie o przekazanie rzeczy do aresztu. Ja wam napiszę podanie tam, jak załatwić wypiskę albo widzenie. Do kogo? Gaja miała doświadczenie dwóch odsiadek Jacka już. No, tak się zjednuje zaufanie. A poza tym, na co dzień to jest tak, że jak jesteś na wsi, myśmy byli na Tarasówce, to jest koło Małego Cichego, koło Zakopanego z Heniem w czasie wakacji i są roboty w polu, to co robi Heniek? Heniek idzie w pole razem z tym gospodarzem, u którego mieszka. Jak załadowali za dużo na wóz i, a to jest pod górę, i wóz zaczyna zjeżdżać w dół, to Heniek zapiera, żeby to nie zjechało w dół. To ten chłopak mówi, silny jesteś. I co? I nie ma dystansu, jest rozmowa. Po prostu trzeba zwyczajnie, jak człowiek do człowieka. I wtedy się dogadają. Tak sobie teraz myślę, że obok o tym, co mówiliście, jednak był bardzo silny, oczywisty wróg i sytuacja zniewolenia i odwołanie się jednak do solidarności po to, żeby odzyskać niepodległość, prawda? Czy po to, żeby zmienić ustrój.
potem znaleźliśmy się w innej sytuacji, to znaczy mieliśmy wolność, już idę do tego okresu po 89 roku i to hasło z lat 80. nie ma wolności bez solidarności zabrzmiało troszkę inaczej, to znaczy oto jest wolność, nie ma solidarności. Jakbyśmy utracili coś, w imię czego ta solidarność była stworzona. Pewnie losy nasze historyczne były takie, że my żeśmy się takiej solidarności też nauczyli. Prawda? Historia nas nauczyła takiej solidarności, że trzeba było się zwołać na powstanie, że trzeba było się zwołać na opór zbrojny czy inny. Natomiast bardzo trudno było z tą solidarnością, o której mówicie tutaj, jako podstawie powstania KOR-u i wszystkiego innego potem. Ale co się stało? Jak myślicie, czy w ogóle czegoś was ten okres po 89 roku nauczył nowego o solidarności? Jakbyście odpowiedzieli na pytanie dzisiaj, dlaczego my mamy problem tak wielki z solidarnością? Dlaczego to, co było najważniejszą tradycją naszej przemiany po 89 roku, dzisiaj jest tak silnie zakwestionowane, tak mocno nieobecne? No, to jest to, co powiedziałem na początku, że mamy powody do dumy z różnych rzeczy, ale też można teraz spojrzeć krytycznie na to, co robiliśmy. I rzeczywiście, tak się zawsze mówi, że gdyby była szansa po raz drugi, może byśmy zrobili lepiej, chociaż nie wiem, ale... No więc ten rok 89, w pewnym sensie to jest cud. To rzeczywiście, że pokojowo dało się nie tylko w Polsce obalić tak zwaną komunę łącznie, ale właściwie w całym obozie radzieckim to było rodzaj takiej pożaru, który od Polski się zaczął, ale... objął wszystkie te kraje i narody w Związku Radzieckim, Republiki także. Myśmy w tym pomagali. To nie było tak, że było to wszystko bierne, bo byli ludzie specjalnie do Czechosłowacji jeździli. My byliśmy w Bułgarii, ktoś tam inny nawet do Mongolii pojechał. Yoshiko nie zrobił rewolucji, bo tutaj patrzę na pana burmistrza, który powiedział mi, że znał naszego takiego przyjaciela, Yoshiko Umedę, Japończyka. Ale tam nie było chyba potrzeba w Japonii. Ale... Więc to był cud. I teraz tak, mamy ten przełom. Rzeczywiście, po pierwsze, nie jesteśmy do tego przygotowani. No przecież nie uczyliśmy się, jak odbudować demokrację, wolność. Znaczy były jakieś pewnie grupy, ale różnorodne. Więc pewnie działa mechanizm wykorzystania wzorca. No, wzorca zachodniego oczywiście, bo część jeździła, widziała, że to dobrze funkcjonuje. Były pomysły innego rodzaju też, ale jakby pojście na tą drogę było niesłychanie ryzykowne w sytuacji katastrofy gospodarczej, w jakiej wtedy byliśmy. Bo w zasadzie solidarność, ta, o której mówimy, lat 80-81, ona nie była prokapitalistyczna. Ona była, był to niezależny, samorządny związek. Ta samorządność tam była istotna i niezależność tak samo, bo niezależna. Samorządność. Dlaczego? Bo najpierw solidarność budowała samorządy w zakładach pracy. I nie tylko takie samorządy, że my tutaj tworzymy samorząd, tylko formalnie była ustawa. Udało się zmusić ówczesny komunistyczny Sejm do ustawy o samorządzie pracowniczym. Trochę się tym zajmowałem, to wiem. Potem chcieliśmy robić samorząd terytorialny, ale już tego Jaruzelski nie zniósł. To znaczy w tym sensie, że nie dość, że partii nie będzie w zakładach pracy, to jeszcze nie będzie w ogóle w urzędach, to już koniec. No i ten stan wojenny. Powrót potem w tym okresie 89 do tej idei nie wychodził, to znaczy do tej idei samorządu pracowniczego. Wiadomo było, że trzeba było robić szybką reformę gospodarczą, bo się pogrążamy, idziemy w dół. No i jedyny, który się odważył, to też jest ważne, że miał pomysł, odwagę, to był Balcerowicz. No, innym proponowano, ale nie chcieli się tego podjąć, jak z tej katastrofy wyjść. No i wobec tego ten porządek, jaki zbudowaliśmy, to był porządek kapitalistyczny. On nie jest jakiś taki bardzo agresywny, ale kapitalizm ma swoje prawa i z czasem sami zobaczyliśmy. No to jeszcze Marx napisał, że istotą tu jest kapitał, czyli pieniądz. No i wszystko się przekłada na pieniądz teraz, tak? Wszystko się można by się oszacować. No, przeciwko temu można było działać i tegośmy nie zrobili. Znaczy pewien rodzaj edukacja, wychowanie w szkołach. W szkołach wychowywaliśmy ludzi, młodzież, żeby byli najlepsi z najlepszych, żeby byli beściaki, żeby rywalizowali, żeby nie bali się rywalizacji. Owszem, to potrafią,
ale żeby na przykład dać im problem, idź, rozwiąż ten problem. Jak tam pomóc tamtemu inwalidzie, żeby on w ogóle jakoś żył, wspólnie, zróbcie coś i tak dalej. Tego nie było. No teraz, no, to już trochę za późno, ale to jest jakby obowiązek. Znaczy, w pewnym sensie było za mało nacisku na treść ideową, tylko na taką pragmatykę wyjścia z złego systemu. No, teraz my nie mamy recepty. Znaczy, ja tak myślę, że trochę podobnie jak było w tamtym czasie, nazwijmy tak Korowskim, też nie było recepty, ale właśnie młodzi ludzie, różnorodni, tę receptę znaleźli. A starsi państwo, jak już to mówię, patrzyli na to i mówili, tu trzeba, tak trzeba i tak dalej, pomagali. Więc my, jako starsi państwo, chętnie pomożemy. Ci z państwa, którzy jak my zaliczają się, chociaż tutaj nie widzę takich, do takich starszych państwa jak my, tak? To pewnie pamiętają... To takie... jakieś pomruki słyszę, ludzko. Tak, to pewnie pamiętają z tych czasów jeszcze komunistycznych takie hasło, które często było zresztą wypisywane na transparencie. Proletariusze nie mają nic do stracenia oprócz kajdan, a do zdobycia mają cały świat. Takie było. No więc my... Ja tego nie pamiętam, ale ona tym bardziej żyła. Tak? Nie, no to po prostu w szkołach wypisywali. Ja byłam ta od uczenia się na pamięć wierszyków i tak dalej, więc i to zapamiętałam. I to jest tak, że myśmy już teraz jako to całe społeczeństwo polskie, jako naród te kajdany zrzucili. I okazało się, że teraz mamy zdobywać ten cały świat. Rzeczywiście stoi przed nami otworem. Zdobywaj. Nareszcie masz możliwości zdobywania. W pewnym sensie nam przed w tamtym ustroju było tyle łatwiej, że niewiele można było zdobyć, że wszyscy byli w podobnie paskudnej sytuacji. To znaczy, no, nie mieli nic albo mieli mało. A ze sklepów też kupić nie, więc nawet takiej pogoni za pieniądzem nie było, bo i tak nie można było kupić. A teraz jest kolorowo, jest bajkowo, jest tyle rzeczy, po które chciałoby się sięgnąć, bo są fajne, bo są smaczne, bo są kolorowe, bo są ciekawe, bo dlaczego nie zobaczyć. Ten zobaczył, ja bym też chciała pojechać zobaczyć. No więc jest pogoń nie tak tylko za pieniądzem, ale za tymi dobrami, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć. No i już tak niespecjalnie się rozglądasz dookoła, że tam obok ktoś to nie biegnie, żeby zobaczyć, bo ma bardziej prozaiczne potrzeby, bo mu nie starcza na przykład. To znaczy wraz z kolorowymi możliwościami budzi się w ludziach egoizm. Jak pierwsze wycieczki często, jak jeździły na zachód, wracały koleżanki, powiedziały: Boże, jak patrzyłam na te sklepy, jak ja im zazdrościłam. A teraz nie musisz zazdrościć, jak się postarasz, to zrealizujesz, zdobędziesz. Także w człowieku coś takiego się obudziło. Zdobywać, zdobywać dla siebie, mniej się rozglądasz dookoła. A z kolei tam na wyżynach to jest tak. Jakaśmy już wygrali tę wolność, to po pierwsze ujawniły się różnice poglądów politycznych, które przedtem były przysłonięte, bo był jeden wyraźny wróg. Więc to jest taki naturalny podział, ale który w normalnych warunkach powinien się zamienić w zdrową dyskusję i tak dalej, wygra ten, kto drugiego przekona, no albo większość, no tak, tak jest w demokracji. To jest jeden element. A drugi, dlaczego wśród tych 460 tam u władzy znaleźli się ci, przecież ja byłem równie zasłużony i walczący. Dlaczego ten stoi wyżej, a nie ja? Dlaczego ten starszy nie chce się posunąć? Pierwsze hasło wojny na górze rzucił ten broniony przez nas i jest za co oczywiście go bronić, Lech Wałęsa. Wojny na górze.
Ale gdyby nie on, to myślę, że kto inny by je też rzucił, bo trzeba odepchnąć tych, co już są. Pomagał mu sam Jarek Kaczyński. Tak? Zgadza się, no on nie był sam, oni to razem fantastycznie tworzyli i przecież krzyczeli o tym, jak to ci, którzy są u władzy aktualnie, chcą stworzyć jedną monopartię, która wszystkich innych zniszczy, to Kaczyński. To jest cytat z Kaczyńskiego o tym, o tworzących monopartię, żeby wszystkim zawłaszczyć. Ale te wojny na górze to wszędzie się toczą, w każdym kraju, tylko jak my jeszcze nie mieliśmy przygotowanych, zdrowych mechanizmów demokratycznych i wzorców, no to u nas te wojny były no nie krwawe, ale bardziej bolesne i doprowadziły do tego, że demokratycznie stworzyliśmy sytuację, w której rządzi, no, używając języka Kaczyńskiego, monopartia, to znaczy jest jednej partii większość w Sejmie i nie licząc się ze zdaniami reszty, może ona przegłosowywać wszystko. A to już jest niebezpieczne, dlatego że, ponieważ wiadomo, że najprościej jest jednych ludzi napuścić na drugie, pokazać, ten jest winien, niż tłumaczyć, jak tutaj dojść do zgody, to mamy napuszczanie i podziały. Nie lubimy innych. Inny nie wiem dlaczego musi być z definicji groźny. Innego definiujemy, jak my chcemy. Nie lubimy tych wszystkich postkomuchów. A kto jest postkomuchem? My wiemy. Postkomuchem na pewno nie jest przewodniczący Komisji Sejmowej Sprawiedliwości, ponieważ to jest nasz postkomuch. Postkomuchem jest kto inny, kogo my wskażemy i tak dalej. I tak się możemy dzielić i wyniszczać zamiast razem budować. I jakie jest największe niebezpieczeństwo? Ja zaraz skończę, nie tak, będę tak długo, ale jeszcze chwileczkę. Jakie jest największe niebezpieczeństwo? Że władza znajdzie się w jednym ręku, która to ręka wie najlepiej. Czyli w tej chwili, przekładając na język praktyki, zagrożone są samorządy, którym centralna władza chce władzę zabrać, najlepiej dając mniej kasy, bo to albo tłumacząc, że to, że tu nie ma dróg zbudowanych, to jest wina samorządów. A że w szkołach jest przepełnienie, mówię, to jest problem głównie dużych miast, ale jest potworne przepełnienie, to jest wina samorządów, nie reformy. Nie minister Zalewskiej. I tak dalej, i tak dalej. Otóż nie możemy pozwolić na zniszczenie tych wspólnot sąsiedzkich i samorządów. Ja jednak do troszkę coś tam dodam jeszcze, a proszę, potem się wyciszymy. Że się zgubiłem wątek, no ale dobrze, tak. Jest tak, że Kaczyński, podobnie jak to było, on zna doświadczenie PRL-owskie. Poza tym ma pewne doświadczenie prawnicze. Jego profesorem był profesor Eichler, który wprawdzie był redaktorem naczelnym Nowych Dróg, ale też stosował pewne teorie, które były wypracowane na Zachodzie. Tam był taki Karl Schmidt, wybitny prawnik, to filozof, który jak powiedział, co jest istotą polityki, jego zdaniem. Istotą polityki jest podział na przyjaciel-wróg. Nie ma ważniejszej rzeczy w polityce, tylko ten podział przyjaciel-wróg. O ile na przykład w teorii sprawiedliwości to ważne jest prawo, w teorii piękno i tak dalej, to tutaj w polityce najważniejszy jest podział na wróg, przyjaciel i to nie jest istotne, bo to się może zmieniać, ale muszę określać wyraźnie. Z tego podział
jest bardzo ważny dla funkcjonowania polityki i Kaczyński to stale stosuje. On różnie, na przykład kiedyś Oleksy był lewicowym politykiem, coś tam łagodnym lewicowym politykiem, wcale nie był wrogiem, ale potem w którymś momencie Miller czy ktoś inny był radykalnym wrogiem. To się zmienia. I według niego tak istotą jest polityka, nie prawo. Prawo jest realizacją polityki. To jest taka teoria też związana z tym decyzjonizmu, że istotna jest decyzja polityka. Więc w takim razie, żeby ta decyzja była skuteczna, narzędzia muszą być podporządkowane politykowi. Sejm musi realizować jego wolę. Musi być pewna rodzaja atrapą. Prezydent tak samo. Te sądy są niepowszechne, trzeba z nimi zrobić porządek. Nie wolno przeszkadzać w realizacji słusznej polityki. Więc jego zamiarem jest podporządkowanie wszystkiego i jednej decyzji. I taki system mieliśmy, przechodziliśmy przez to. I nawet w którymś momencie, jak był ten jeszcze ruch Korowski, mieliśmy poczucie, że właściwie to my dostajemy w tyłek. Że my przegrywamy, że my przegramy to wszystko. Takie było w latach 79 około takie poczucie, że już niewiele. Ale to też jest doświadczenie, że nie wolno wtedy zrezygnować, że te ośrodki, że taki ośrodek, jak powiedzmy sobie, w każdym mieście, u mnie w Zamościu, czy gdziekolwiek, one muszą być, bo one jakby niosą tę wolę sprzeciwu, wartości o te istotne rzeczy, że nie podporządkowanie, tylko nasze dążenie do dobra wspólnego jest ważniejsze. Więc w którymś momencie to wyjdzie, to znaczy to jest 100%, wygramy, to jest pewne, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Więc to jest bardzo ważne, żeby to trzymać, kultywować. Druga rzecz jeszcze jest taka bardzo ważna, że jesteśmy nawet w gorszej sytuacji niż wtedy, dlatego, że nie spodziewaliśmy się tego, pojawiły się bardzo poważne zagrożenia globalne. To katastrofa klimatyczna, która nadchodzi, którą nasze władze zasiemniają i mówią, że węgiel nas uratuje, zwłaszcza z Rosji sprowadzany, to jest naprawdę poważne zagrożenie, którego teraz jeszcze tak mało czujemy, ale niedługo to będzie bardzo poważne. To znaczy, tym ważniejsze jest nasza wola działania, żeby zmienić tę sytuację, żeby doprowadzić do tego, żeby można było swobodnie, tolerancyjnie, otwarcie, bez współpracy działać na rzecz dobra wspólnego. Zaraz oddamy, już włączymy Państwa do tej rozmowy. Mam jeszcze jedno ostatnie dla Was pytanie. Mówiłeś, Henryku, na początku naszej rozmowy o tym doświadczeniu powstania warszawskiego i jego odczytania, że ono się nie może powtórzyć, że musimy znaleźć inne sposoby walki w naszej tradycji, myśląc krytycznie o tym, oczywiście oddając cały należny hołd bohaterom powstania, ale żebyśmy po raz kolejny nie doprowadzili naszego społeczeństwa na taki skraj. I wtedy mówiłeś o innych sposobach działania. Mi się tutaj przypomina coś, co mieliście chyba, co było ważne, to już było też moją częścią, mojej edukacji, doświadczenia, co Jacek Kuroń proponował, poszerzania kręgów wolności. Prawda? To był ten czas, kiedy jeżeli nie powstanie, to znaczy co? To znaczy powoli, systematycznie poszerzamy kręgi wolności, zamiast barykad tworzymy komitety, stowarzyszenia i tak dalej, organizujemy się i szukamy innej, nieprzemocowej, nietragicznej, nie przelewu krwi, sposobu walki na to, żeby dać sobie radę. Tak jak Was dzisiaj słucham, to myślę, że bardziej dzisiaj chodzi już, być może nawet mi, wiecie, to przeszkadza, że dzisiaj też w kręgach opozycyjnych za dużo się epatuje na nowo wolnością, tak jak mi to przeszkadza w kulturze, powiem Wam szczerze. Wolność indywidualna, wolność do tego, wolność do tamtego, że coraz bardziej to chodzi o kręgi solidarności, a to jest troszkę nie to samo. Okręgi zrozumienia, współczucia, empatii, te wszystkie rzeczy, które wymienialiście, że my musimy chyba też kulturowo jakoś przejść w
taką przemianę, w której wolność już nie będzie tym bóstwem, które było przez tyle stuleci dla nas, że wasza narracja, wasza praktyka, wasze doświadczenie wskazuje na solidarność dalej, to znaczy na zrozumienie, na budowanie przestrzeni dialogu. Jesteście tymi ludźmi, którzy mają ciągle, mimo różnic światopoglądowych, więzi przyjacielskie, tak się nazywa książka Ludki, związki przyjaźni, które potrafiliście utrzymać mimo różnic światopoglądowych. Ja też się zastanawiam, jak powiedziałeś, Henryku, o tym świętym Pawle, którego czytałeś książce, czy tego doświadczenia nam chrześcijańskiego w naszym życiu w Polsce nie brakuje, to znaczy otwarcia na przemianę, na metanoję, na to, żebyśmy dali ludziom szansę się zmienić, żebyśmy ich nie stawiali pod ścianą raz na zawsze. My cały czas się rozliczamy z tego, kto co zrobił wcześniej, nie ufamy i tak naprawdę nie dajemy ludziom się zmienić, prawda? Trzymamy ich, Tischner by powiedział, w tych kryjówkach, do których zostali zagnani. Więc pytanie na koniec jest, jak sobie z tym dalej radzić? Jacek Kuroń pod koniec swojego życia miał dosyć szaloną teorię, mówił, pamiętacie, o rewolucji edukacyjnej. Że nawet mówił, że zanim się upomnicie o władzę, nie idźcie po władzę, idźcie po edukację. Co dla polityków brzmiało dosyć groźnie, ale uważał, że bez edukacji tej przemiany się nie da. My mamy cały czas poczucie, że to jest jakieś bardzo niedoceniane w naszym kraju pole działania. Jak byście na to spojrzeli? Co nam czynić wypada w takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się? Czy edukacja, czy takie sprawy, o których tutaj mówimy, to są tylko miękkie, drugorzędne czy trzeciorzędne sprawy? A jeżeli nie, to jakim językiem przekonać tych od tych twardych. Wy jesteście oboje fizykami. To jest dosyć niezwykłe dla mnie, dlatego że jednocześnie jesteście bardzo humanistyczni w swoich działaniach i doceniacie to, co miękkie. Ja mam bardzo wielu przyjaciół wykształconych humanistów, którzy jak doszli do władzy, to zaczęli się tego wstydzić i pragnęli być ministrami obrony, gospodarki i tak dalej, bo uważali, że to ich degraduje, że są humanistami. Jak przełamać to w naszym społeczeństwie, żebyśmy my na te rzeczy wreszcie inaczej spojrzeli, a nie byli cały czas niewolnikami zmarginalizowania spraw, wartości, o których tutaj mówimy. No to za dużo spraw poruszyłeś. Na początek takie uspokojenie. I matematyk, i fizyk może być dobry i zły, i humanista tak samo. Tutaj nie ma, moim zdaniem, chociaż może w pewnym sensie fizyk jest bardziej zobowiązany do brania pod uwagę rzeczywistości, jaka jest, bo inaczej to jego kariera się kończy szybko, jak tylko posługuje się pewnymi wyobrażeniami. No to na pewno nam to dużo dało, ale ja myślę tak, że to, co powiedziałeś o tym potrzebie większej otwartości, również w Kościele, coś takiego idzie przez świat. No przecież nieprzypadkowo Franciszek został wybrany papieżem, bo czegoś takiego potrzeba, takiego zrozumienia, że świat się zmienia i nie możemy ciągle powtarzać starych reguł teologicznych, że takiej więcej, że to jest kanon i tego nie wolno zrobić. Papież Franciszek próbuje to zmienić. To jest trudne bardzo, ale on to robi. Ja powiem o pewnym osobistym doświadczeniu, że też jestem zmuszony do większej otwartości. Mianowicie takim, że no jakby na wsi nie było poszanowania dla osób odmiennych, jak to się mówi, odmiennym charakterze seksualnym. No raczej to było, nie było orientacji. Tak. Raczej pogardliwie, ale raczej nie było takiego doświadczenia. Natomiast już potem w akademiku, jak byłem w Warszawie, to widziałem, że
jest takie kpienie. No, mieliśmy takiego kolegę, który chyba był właśnie gejem, ale tego to nie wiem. I ja również taką postawę przyjmowałem, taką naturalną, że no, wiesz, nie tam, żeby coś złego, ale nie traktowałem go serio jakbyś tak za bardzo. I to właśnie powszechne było dosyć, taka postawa. Ale i teraz patrzę na to tak. No jaka to była głupota. I człowiek się tego douczy stopniowo, dochodzi do niego, że no cóż to jest, że ktoś jest taki czy inny. Nawet z tego punktu widzenia, jak Kościół mówi, że to jest ideologia LGBT i to jest zagrożenie. Jakie to jest zagrożenie? Jaka to jest ideologia? Ideologia to, że traktuje go jako człowieka. To jest sens o tej ideologii. Po drugie, jak za parę procent, czy to coś zmienia, mamy doświadczenia. Konserwatyści brytyjscy pozwolili gejom być normalnymi w prawie. Nic się strasznego z tego punktu tam nie stało. Więc również i nasz Kościół jakoś nagle stał się taki właśnie zamrożony w tym kawałku. W ogóle nic nie przychodzi do niego, a Franciszek jednak na to wpływa jakoś łagodnie. No jest bardzo wiele tych młodych ludzi, którzy w ogóle na to nie zwracają uwagi i mówią, no tacy sami. Więc tu jest jakaś możliwość zmiany, liczę na tą zmianę w Kościele, że to będzie ten prąd takiej otwartości przychodził. Dalej jest taka rzecz, że nasz Kościół w ogóle nie bierze udziału w tym, co jest nakazem ewangelicznym, czyli w trosce o innych, również i o tych LGBT, ale tych biednych i tak dalej. On buduje jakieś struktury, żeby umocnić, żeby mieć tam większą władzę, ale tak, żeby się zatroszczyć u siebie, w parafii i tak dalej, to jest niesłychanie rzadkie. Więc tu ten Kościół jest, on został jakiejś starej takiej bardzo formacji. To na pewno szkodzi. No więc na to my nie mamy innej reguły, poza tym, żeby to od środka zmieniać. No i tak jak szanuję tych młodych ludzi z KIK-u i jeszcze inne grupy też, to jest jakaś nadzieja na taką przemianę i na to, co przychodzi nam od papieża Franciszka i od kręgów też zachodnich. To jest jakaś moja nadzieja na to, że to stopniowo będzie przemieniać również duchowość, bo inaczej to będzie takie zakleszczenie, to które robi Kaczyński, no i ono się skończy nieszczęściem, tak jak wszystkie tego typu takie ideologie. Czy to doprowadzi do jakiegoś nacjonalizmu, czy nie, to ja tego nie wiem, ale na pewno jest to rzecz, która zmierza do jakiegoś takiego końca, jakiegoś rodzaju, nie katastrofy, ale czegoś bardzo złego. I jedyna metoda to jest taka, że musimy tak jak Kuroń mówił, to od środka zmieniać to. No i niewątpliwie to nastąpi ta zmiana, tylko że no, czasu tego, jak długo, to nie możemy tego określić. Mówiłeś o edukacji. Ja nawet gdyby nie było tej Jacka Kuronia teorii, to jest to, na co, czemu w tej chwili powinniśmy ogromną uwagę poświęcić, bo ona jest zagrożona. No zagrożone są w tej chwili szkoły, po prostu. Bo ta reforma to nie jest tylko rok czy nieco dłużej ciasnoty w klasach i sprowadzenia do warunków, które ja pamiętam z czasów, kiedy zaczynałam być nauczycielką, kiedy to było 40 do 50 osób w klasie. Od czego szczęśliwie udało się odejść i do czego znowu się wróciło w tych wielkich miastach w tym roczniku teraz i nie wiem, kiedy to się rozładuje. Ale mówię w tej chwili o czymś poważniejszym, mianowicie o ustawianiu szkoły do wychowania jednego słusznego modelu człowieka, obywatela, patrioty. Ma być jedna słuszna historia, ma być jeden słuszny podręcznik. No jednym słowem wszystko ma być jedno, proste, słuszne, bez dyskusji i takie oczywiście jak władza w tej chwili tę słuszność widzi. To jest tak samo jak
edukacja w muzeach, która się teraz odbywa tak cudownie, prawda? Łączymy Muzeum II wojny światowej z Westerplatte, którego jeszcze de facto nie ma, ale za to słuszny dyrektor jest. Łączymy po to, że a po co nam muzeum, po co nam pokazywanie wojny w całym wymiarze tej światowej i pokazywanie jakie to zło. Przecież to muzeum powinno pokazać, jak cudowny był polski żołnierz i jaki to jest ważny etos żołnierza bohatera i etos przelanej krwi. Nie okropieństwo wojny, przeciw które nie powinno się powtórzyć. Nie to jest najważniejsze. I już. I mamy i włożenie w projekt przygotowany przez naukowców latami, przygotowany wspaniały, żeby zniszczyć od strony formalnej. Jest Muzeum Historii Żydów Polskich. Muzeum, które zdobywa światowe nagrody, wspaniałe, na niezwykle, tak, Polin, na niezwykle wysokim poziomie. Jest konkurs na dyrektora, nie musiał być, można było mu przedłużyć, no ale powiedzmy, jest konkurs, który wygrał dotychczasowy dyrektor, ale on się nie podoba panu ministrowi, ponieważ zdaniem pana ministra on politykuje. W związku z czym konkurs nieważny, dyrektora nie obsadzamy, jesteśmy w prawie, możemy. Jest PO dyrektora, który oczywiście nie ma takich uprawnień jak dyrektor, więc już jest pewien zastój, już nie może się cudowne, wspaniałe muzeum rozwijać dalej. W Muzeum Narodowym wyrzuca się bez podania przyczyn dyrektorostwo jedno. Wstawia się niedoświadczonego dyrektora, który się skłóca z całym personelem i psuje muzeum i tak dalej. Bo co? Bo my musimy mieć jedną, taką jaką widzi władza, tym razem Ministerstwo Kultury, słuszną politykę kulturalną, historyczną i tak dalej. Jak ktoś jest nieco inny, to jest niesłuszny i nie powinien być. Na to nie możemy się zgodzić. Ja nie chcę powiedzieć, że ta władza nigdy nie ma racji w czymś tam, tym czy w innym, ale to jest zamykanie ust ludziom, to jest niedopuszczanie do dyskusji, to jest niedopuszczanie do rozwoju nauki, to jest oduczanie naszych dzieci myślenia i to jest to, na co my się zgodzić nie możemy i dlatego tak ważne jest to, żeby popierać w tej chwili protestujących nauczycieli, którzy może nie najlepiej wyartykułowali to, że chodzi im o podwyżki, chociaż słusznie im chodzi o podwyżki, bo zarabiają słabo, ale za mało wyakcentowali te inne elementy właśnie to. Szkoła otwarta, szkoła ucząca, myślenia. I teraz trzeba ich, ja nie wiem w jaki sposób jeszcze, bo oni chyba sami nie mają w tej chwili pomysłu na to, co robić dalej, ale trzeba ich wesprzeć i trzeba o te otwartą, nowoczesną szkołę walczyć. A w ogóle trzeba się bardzo starannie przyglądać temu, co się dzieje i jak się widzi, że gdzieś się zaczyna kroić paskudztwo, to się na to nie godzić. Przywołałaś tutaj, Ludko, nasze rozmowy z nauczycielami sejneńskimi i troską, jaką mieliśmy tutaj podczas już wcześniejszej debaty o edukację. Drodzy Państwo, jest teraz czas, żeby się włączyć do tej rozmowy. U nas to w ogóle jest, już odczuliście, że ten czas trochę inaczej płynie i one się dłużej toczą i niespiesznie, ale... Tak, więc zapraszam do... Na przykład na pytanie, a jak nam głos czas płynie? A ło tak ło.